Co to znaczy, Robert, że 70% goli bierze się z głowy? Bo widziałeś jakieś takie słowa. Mnie to ciekawi, tak, jako faceta, który ogląda. Widzi, jak biegają faceci. Jako napastnik, bo też trzeba odróżnić czasami pozycję na boisku. Jako napastnik dla mnie osobiście najważniejsze jest te, oprócz biegania, podawania, no to co mam w głowie, to jak jestem przygotowany mentalnie. Mm-hmm. Nie oszukujmy się, no jednak piłka Ale co noża... się musi dziać w twojej głowie, żebyś strzelał gole? Co tu musi być? Musisz słyszeć muzykę, dźwięki, nie wiem, dźwięk szachu. Wychodząc na boisko, gdzie jest 80 tysięcy ludzi, gdzie są emocje, czasami gwiżdżą na ciebie, czasami cię dopingują, czasami ktoś zawodnik przeciwny coś krzyczy, może być zdenerwowany, cię faulował, okay, to ty musisz też sobie poradzić z tym, żeby w odpowiednim momencie być tak bardzo skoncentrowanym, żeby okay trafić do tego, wiesz, do tej bramki, prostokąta, tak? Bo to jest najcięższe. Co mi pokazujesz, że jestem debil? Przecież widziałem bramkę. Jesteś fanem futbolu, ale w sumie... Jestem fanem futbolu, wiem, tylko nie interesują mnie zasady. Okej. Okay. Dlatego ci tłumaczę, co to jest bramka, ten prostokąt. Taka bramka, taka bramka. To może ty w ręczną grasz, ty nie wiesz. Taka jest bramka. Taka jest bramka. W środku stoi zawodnik. A wracając do tematu, no to jest dochodzi do tego zmęczenie, stres, adrenalina i ty w ułamku sekundy musisz przełączyć ten tryb i być na tyle skupionym, żeby strzelić bramkę. I no dobrze, ale jak strzelasz z Wolfsburgiem 5 bramek, to co się dzieje w twojej... 9 minut, to co się dzieje w twojej głowie? Mówisz, cholera, muszę zaraz lecieć. Ania ma karmienie. I mi wychodzę. Przepraszam za słowo. To było coś, co ja nigdy nawet tego sobie nie mogłem wyobrazić, że coś takiego jest możliwe. Ale to ty zrobiłeś, przecież wiesz, o ty widziałeś to? Tak, wiem, widziałem. No to co się działo w twojej głowie? Co myślałeś? Wiesz co, ja byłem w transie wtedy. Ja byłem w transie... Jarałeś? Nie, byłem w transie boiskowym, że te sytuacje to wszystko tak szybko trwało, że... Ale co się dzieje w głowie? Przecież nie biegniesz mówić, jestem w transie, jestem w transie. Jak ubiera się gorzej. Po każdej bramce chciałem kolejną strzelić. Naprawdę? Naprawdę. To było, ja byłem tak zafiksowany na tym, tak I skupiony. Dlaczego ci przeszło po piątej? Wypadłeś z transu. Miałem jeszcze okazję na szóstą, fakt. Miałeś, ale nie wyszło. Ale nie wyszło. No, trzeba trafić między te dwa białe słupki. Trafiłem, ale ktoś obronił. I to nie bramkarz. Zawodnik. O, jeden z 11. No na pewno nie sędzia. Tak. I tak naprawdę to było, to tak szybko trwało, że nie miałem czasu nawet, żeby pomyśleć, o, strzeliłem bramkę, super. Byłem tak sfokusowany, tak mentalnie przygotowany na to, żeby... Bo przegrywaliśmy 1-0, żeby strzelić te kolejne bramki, żeby wygrać mecz, że wszystko inne wokół mnie nie interesowało. A strzelasz czasami bramki, przepraszam, Ania, przepraszam ciebie, was też, a strzelasz bramki, jak jesteś wkurwiony? Strzelam. No. Strzelam. Co ty tak, co ty tak, jakby o przemocy domowej mówiła?